Nowy Centralny. Od 5 grudnia 1975 roku społeczeństwo dzieli się na dwie grupy. Na tych, którzy już byli tam oraz na tych, którzy tam będą. Serdecznie zapraszamy w imieniu Warszawy, obsługi żywej oraz tej zautomatyzowanej. Centralny trzeba zobaczyć i samemu przeżyć. Film tego nie może i nie stara się załatwić. Dworce kolejowe, przywit pożegnania, ulotne chwile i całe epoki, wojny i lata pokoju. Film nasz przypomni losy warszawskich dworców, tak bardzo związanych z losami miasta i kraju. Na fali retro odpływamy ku środkowi XIX wieku, do narodzin pierwszego warszawskiego dworca. Znany architekt Henryk Marconi zaprojektował stację drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Budowę rozpoczęto w 15 lat po uruchomieniu w Anglii pierwszej na świecie parowej linii kolejowej. 15 lipca 1844 roku. Popularny kurier warszawski relacjonuje przebieg uroczystości założenia kamienia węgielnego. Już w rok po rozpoczęciu budowy ruszył pierwszy pociąg. Było to wydarzenie w skali całego, acz podzielonego zaborami kraju. Bez przesady początek nowej ery. Gotowy dworzec, zwany potocznie Wiedeńskim, był wcale okazały. Liczył sobie ponad 160 metrów długości, a ówczesne pociągi oferowały 4 różne stopnie komfortu. Pociąg pokonywał wtedy odległość z Warszawy do Grodziska w 24 minuty. Gwoli wiary w dobrodziejstwa cywilizacji nie zaglądajmy lepiej do dzisiejszego rozkładu jazdy. Pędzieseklowa Warszawa miała już 5 dworców po obu brzegach Wisły. Niestety były to dworce końcowe, ze sobą niepołączone. Uciążliwe były przesiadki. Podróżni pędzili z jednego krańca miasta na drugi, często po to, by i tak spóźnić się na pociąg. Powozem bądź środkami komunikacji masowej. Śmiała myśl z końca XIX wieku cięcia miasta linią średnicową jest realizowana w latach międzywojennych. Dwutorowa linia prowadzona częściowo w krytym wykopie rozwiązuje problem połączenia kolei z obu brzegów Wisły. Rozpisuje się konkursy na projekt nowego dworca głównego. Ostatecznie skierowana zostaje do realizacji praca architektów Andrzeja Pszenickiego i Czesława Przybylskiego. Rusza budowa dworca prawdziwie stołecznego. Niestety, budowa pechowa, nigdy nie ukończona. Na 3 miesiące przed wybuchem wojny halę budowanego dworca niszczy pożar. Są ofiary w ludziach. Hitlerowskie bomby we wrześniu też go nie oszczędzają. W okrojonej, kalekiej wersji przetrwał do powstania. Taką stolicę przejęło młode ludowe państwo 17 stycznia 1945 roku. Nie było miasta, nie było kolei. Uruchomienie kolei było podstawowym warunkiem odbudowy gospodarki kraju. Wkrótce ruszyły pierwsze pociągi. Zaczęła się powojenna wędrówka ludów. Myśleć, że tak się kiedyś podróżowało. I wszyscy byli zadowoleni. Nie zaczynaliśmy od zera. Gorzej, aby osiągnąć stan zerowy, trzeba było solidnie się natrudzić.
użyto środków wybuchowych. Sąsiedzi ruin dworca na wszelki wypadek zabezpieczyli swoje okna. Wdzięczna pamięć kolejarzom za to, że w pierwszych powojennych latach może bardziej niż inni potrafili projektować z wyobraźnią, z myślą o przyszłości. Od razu zbudowano drugi, równoległy tunel linii średnicowej pod alejami, podwójne wiadukty na Pradze, filary bliźniaczego mostu średnicowego. Już w 1946 roku ogłoszono konkurs na projekt dworca centralnego. Pierwszą nagrodę zdobył zespół kierowany przez architekta Arseniusza Romanowicza. Zapamiętajmy to nazwisko. Pierwsze elektryczne linie, pierwsze pociągi, pierwsze dworce. Mimo trudnych warunków podróżowania, koniec lat 40. jest dobrym okresem warszawskiego węzła kolejowego. Każdy dzień niesie coś nowego. Otwarcie każdej nowej linii jest świętem wszystkich. Lata 1961-63 to drugi etap rozbudowy warszawskiego węzła. Powstają nowe przystanki linii średnicowej: Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion. Noc z 28 na 29 września 63. Mimo chłodu warszawiacy kibicują. Harmonogram operacji przełączania torów jest precyzyjnie obliczony. Za 24 godziny pociągi wjadą na nowe tory. Kolej przyjdzie w sukurs przeciążonej komunikacji miejskiej. Przyjeżdżający do pracy spod warszawskich miejscowości będą wysiadać na dowolnie wybranym przystanku linii wschód-zachód. Sylwester przełomu lat 63-64 rokuje dobre nadzieje. Podobno już wkrótce ruszyć ma budowa centralnego. Perspektywy są zachęcające. Coraz więcej ludzi korzysta z warszawskiej średnicy. Jedna para torów nie wystarcza. Trzeba oddzielić ruch podmiejski od dalekobieżnego. Czas dopisuje odsetki od wyobraźni budowniczych z 1946 roku. Dzięki wykonanym wtedy pracom powstaje druga para torów, bliźniaczy most średnicowy. Nastają jednak lata chude. Decyzja budowy dworca centralnego stale jest odkładana. Zgodnie z porzekadłem, że prowizorki są najtrwalsze, podróżujemy właśnie tak. Wczorajsze kasy totalizatora wyścigów konnych, dawne drewniane Śródmieście, nagle awansuje. Staje się dworcem Warszawa Centralna i pełni tę funkcję ponad 10 lat. A tuż obok czeka wciąż zarezerwowane miejsce na najnowocześniejszy dworzec kolejowy Europy. W okresie pogrudniowym zapadają decyzje o podstawowym znaczeniu dla Warszawy. Budowy centralnego, trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady, odbudowy zamku. Mówi laureat konkursu z 1946 roku architekt Arseniusz Romanowicz. Od konkursu do realizacji upłynęło 27 lat. W tym czasie projekt ulegał ogromnym zmianom. Od minimalnego programu do maksymalnego zmieniały się zasady funkcjonalne, zasady plastyczne, krytyka, moda w architekturze. Wszystkie te czynniki wpływały na kolejne opracowania plastyczne i funkcjonalne dworca, aż do chwili obecnej, kiedy projekt osiadł już, jeśli mogę tak powiedzieć, urbanistycznie, w konkretnym zupełnie położeniu i w konkretnej formie architektonicznej. Pytają mnie czasami, czy jest skończony całkowicie projekt i realizacja przebiega w sposób swobodny. Rzeczy ma inaczej. Projekt dojrzewa równocześnie z budową. Rysunki idą bezpośrednio na budowę. I przeżywam w związku z tym te wszystkie kłopoty i zmartwienia, jakie wynikają z dodatkowych jakichś
wielkich lub mniejszych zmian, do których muszę się szybko dopasowywać, sprawia to zarówno kłopoty, jak i daje tą ogromną satysfakcję. W tym jest cały urok projektowania. Trzeba nadrobić czas. Budowlanie otrzymują zadanie 1100 dni. Uprzednio naukowcy, posługując się francuską metodą tzw. ścieżki krytycznej PERT, obliczyli czas budowy dworca. Wynik 10 lat. Zadanie 1100 dni, ponad trzykrotne przyspieszenie. Podziemne 400-metrowe perony centralnego przykryte będą w całości betonowym stropem. Beton zostanie wylany na prefabrykowane elementy wielokrotnego użytku. Uratowano hektary lasu. Na terenach, które oglądamy, nie kończy się obszar betonowej płyty. Rozciągnie się jeszcze dalej na zachód od ulicy Marchlewskiego. Aby betonowy strop uczynić lżejszym, budowniczowie wtopią weń takie oto rury Spiro z cienkiej blachy. Ponad 20 kilometrów takich rur. Zbrojarze zakończyli swą koronkową robotę. Można betonować. Batalia o płytę południową. Ta część dworca będzie najpierw oddana do użytku. Odcinkami po stężeniu betonu demontuje się prefabrykowane elementy szalunku i przenosi na nowe miejsca. Nie tylko walka z czasem charakteryzuje budowę 1100 dni. Rzecz dzieje się w sercu miasta, w obszarze żyjących ulic, przy normalnym ruchu pociągów. Jeśli za normalny uznać można czas urlopowych wyjazdów. Tego skrzyżowania w Warszawie już nie ma. Zatwierdzone zostały projekty zachodniego centrum Warszawy. Dworzec będzie jego integralną częścią, pierwszym gotowym obiektem. W tej dzielnicy w godzinach szczytu przebywać będzie 400 tysięcy ludzi. Pierwszy pociąg z Katowic wjeżdża pod świeżo położoną płytę południową w niedzielę 24 marca 1974 roku. Jesteśmy na półmetku zadania 1100 dni. Koniec kariery prowizorycznego centralnego. Płyta, na której stanie naziemna część dworca, już gotowa. Wiosną 1974 roku budowniczowie wznieśli 28 filarów, na których oprze się dach hali głównej. Problem, jak zmontować i przetransportować olbrzymie dźwigary dachu bez zakłócania ruchu ulicznego. Z pomocą przyszli inżynierowie wojskowi. Zbudowano estakadę nad Alejami Jerozolimskimi. Górą, po szynach, potężne 83-metrowe dźwigary o ciężarze 46 ton każdy suną w kierunku czekających filarów. To rozwiązanie przynosi budowniczym tytuł Mistrza Techniki 1974 roku. Jesień 1974. Kształt centralnego coraz wyraźniejszy. Budowa obejmuje coraz większe obszary. W zadaniu uczestniczy już 37 przedsiębiorstw. Aura niestety nie chciała się włączyć. Aby dalej budować, trzeba burzyć. Centralny będzie włączony w rytm miasta całym systemem bezkolizyjnych układów komunikacyjnych. Wokół hali drąży się podziemne sztolnie. Prawdziwie mrówcza, niewidoczna praca setek ludzi. Za to na dachu hali jest ich niewielu. Układanie lekkich, prefabrykowanych elementów przebiega sprawnie. Mniej sprawnie, coraz to innymi szlakami poruszają się tramwaje i samochody. Ale warszawiacy są wyrozumiali. Z zadania 1100 dni pozostało ich tylko 30. Pracuje się już na okrągło, dzień i noc. Cała Polska śle aluminium i marmury, stal i szkło, laminaty i telewizyjne monitory.
Pomaga wojsko, pomagają warszawiacy. Dużo ludzi uczy się tu zawodu. Centralny i jego otoczenie jest sprawą nie tylko Warszawy, czy nawet wszystkich mieszkańców kraju, ale i naszych dzieci, wnuków. Winien być zrobiony nie tylko na miarę naszych czasów. Ma swą nowoczesność przenieść daleko poza wiek XX. Zadanie 1100 dni dobiega końca. Dworzec o powierzchni 5 hektarów z pełną klimatyzacją obsługiwać będzie 136 pociągów dalekobieżnych na dobę. W ciągu roku z usług centralnego skorzysta 40 milionów pasażerów. Pod względem nowoczesności rozwiązań nie ma sobie równych w Europie. Taki to dworzec centralny zbudowaliśmy w ciągu 1100 dni. 130 lat od chwili uruchomienia pierwszej w Polsce linii kolejowej. 5 grudnia 1975 roku, w przededniu 7 zjazdu partii, Edward Gierek tak ocenił wysiłek budowniczych. Praca, którą wykonali budowniczowie, ze wszechmiar zasługuje na uznanie. Charakteryzują ją bowiem te cechy, które są szczególnie ważne z punktu widzenia oczekujących nas zadań, a więc nowoczesność projektu, wysokie tempo i dobra organizacja robót, dobre współdziałanie wszystkich przedsiębiorstw, ofiarność załóg i racjonalne wykorzystanie sił społecznych. Cechy te należy tym bardziej podkreślić, że budowa prowadzona była w centrum miasta na niewielkim terenie przy zachowaniu ruchu pociągów i ruchu komunikacji miejskiej. Ten piękny i użyteczny dworzec stanowi trwałe świadectwo talentu i pracowitości, wysokich kwalifikacji, zmysłu organizacyjnego polskiego architekta, inżyniera, robotnika, świadectwo ofiarności warszawiaków i wszystkich obywateli naszego kraju w czynie społecznym dla ojczyzny.